Cześć, witam was bardzo serdecznie. Musimy się przedrzeć do posiadłości Erin. Nie mam zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądało. 60, no 53, 52, także nie jest tak daleko. Jacyś faceci w garniturkach stoją. FBI. Czyżby? And I said you gotta pay up. Ooh. What you going to do that for? He can't pay us if he's dead. Relax. He wasn't good for it anyway. I just didn't want him to top himself before I had a chance to rough him up one last time. Tam mamy linę. O, szeszkudę. It's cold out tonight. Idź sobie stąd. Odejdź. Dobra. Czy jest to jakieś przejście? Teoretycznie. Tak, ale w praktyce wskoczę prosto w słup światła. Chyba, że teraz. Dobra, jakimś cudem się udało. Tu mamy coś tam, coś tam. Butelki chyba jeszcze nie mam, co? Ale niestety to są pełne. Bardzo szybko idzie mi już to skradanie się. Dopiero co się gra załadowała, już przeszedłem ten etap. Co prawda powinienem tak naprawdę przeczesywać całość i szukać złota, ale szczerze powiedziawszy wolę sprawdzić wątek fabularny. Tu jest jakieś okienko. Mam się dostać tam. Ale zajrzymy. Zajrzymy i sprawdzimy, co. Co tam się kryje. Świetnie. Wyłącznik światła gdzieś tu jest. Hello. Gdzie ja wszedłem w ogóle? Jakiś taki syf, nic tu nie ma. Portret kieszonkowy. Super. Ja już się tu włamałem, nie wiem po co mam się drugi raz włamywać. Wiono mi w drugą stronę, muszę się włamywać, żeby wejść, wyjść. No dobra, okej. Słuchajcie, w takim razie lecimy dalej. Patrzcie, ile tu okien jest. O, tutaj coś w końcu może będzie. Świecznik przynajmniej. Ta, super. Widzicie co, ja tu dłużej wchodzę do tych pomieszczeń, niż tak naprawdę jest to warte. Okej, zobaczmy co tam dalej się kryje. Może chociaż tutaj coś będzie ciekawszego. W środku będzie dużo światła, czy nie? O kurczę, gdzie ja wszedłem? Aha, ja się wycofałem. Wycofałem się do poprzedniego poziomu.
Ale przynajmniej coś znalazłem. Nie, dobra, nic nie ma. Idźmy do tej posiadłości w końcu. Bo czeka na nas dom publiczny. A w nim cudowna księga. Ale nie że świerszczyk, tylko jakaś tam księga. Nie myślcie sobie od razu, że... Dobra. Spora przepaść. Czyli tak, dobra, wracamy się, bo tam jest kierunek naszej podróży. Tu mamy jakichś strażników. Ale oni idą tam. Więc my idziemy tędy. Została połowa drogi. Spodek, tak, ze srebra oczywiście. Już 29 metrów. Jakiś menel śpiący. Jakaś dziążka. Przemkniemy się tędy? Przemkniemy. Damy radę. Wiedziałem, oczywiście. Ale nie, muszę tą tablicę wziąć. Kolejny unikat. I w górę. Tylko gdzie ja idę? Chcecie powiedzieć, że mam iść w drugą stronę? Jaki złoty pieniążek. Dobra, moment. Tam nie przejdę, tam mam się dostać. Czyli co naokoło? Jakaś mapa. Chyba tak. Z tą stronę poszedłem. Zerknijmy tutaj. Ajajaj, tu jest światło. Tu mogę iść wyżej. Ale czy chcę? O, to jest pytanie. Dobra, pójdziemy wyżej. Zobaczymy, co tam wyżej mamy. Jesteśmy wyżej. Teraz co? Na co mi tutaj było przyjść? Tu się nic konkretnego nie dzieje. Ale bez sens, kurczę. Dobra, zobaczmy. Tam jest przejście, na dół. Dobra, pójdziemy tamtędy. Jeszcze skoczymy sobie tutaj. Weźmiemy złotą monetę. Przeskoczymy tutaj. O! Dobra. Kryjówka Erin. Jakimś cudem udało mi się tutaj dostać. Ale już zacząłem błądzić powoli. Cały ja. Okej. Wejdź do kryjówki Erin. Jestem w niej. Skoro to jest kryjówka Erin, to powinna mieć tutaj jakieś łupy, jakieś ciekawsze rzeczy. Mogę zejść? Mogę. Coś świeci, także myślę, że Erin nie będzie nam miała za złe, jeżeli
pożyczymy parę rzeczy. Przejdźmy jeszcze tutaj. Coś tutaj się świeciło. Skoro się tutaj dostałem, to... to skorzystamy z jej uprzejmości. Więc tak, gdzie ja tutaj wchodzimy? Tędy wchodziłem. Tutaj mamy coś. Tutaj nie. To jest czysto. Coś słaba ta kryjówka, jeżeli ja mam lepszą. Te schody chyba się zaraz zawalą. Tu mamy światło. Też nic, 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 kompletnie nic. Taka kijowa ta kryjówka. Ciekawe, czy tam się dostanę? Czy też spadnę? Nie. Blokada. O, patrzcie. Nie. To chyba tak nie działa. Zastanawiam się, czy ten... czy nie wskoczyć na te koło po prostu. Ale chyba też nie. Dobra, zobaczmy. Dobrze mi poszło. To z pewnością miało wyglądać właśnie w ten sposób. Gdzie ona mieszkała? Jakaś rudera. O! Ja bym się dostać tutaj. Tylko, że tutaj nic nie ma, nie ma jak tam wejść. Jeszcze raz sprawdźmy. Być może coś pominąłem, no nie wiem. Fajnie, tutaj jeszcze jakieś przejście może jest. Też nie. Wygląda, jakbym miał tutaj wejść. Aha! This switch is practically invisible. I should keep an eye out for these. Aaron once told me she'd trapped the place to stop unwelcome visitors. I'll need to step lightly. Mam uważać, tak? Wiecie co, dobra, zapiszmy sobie gierkę. Podobno są jakieś pułapki. Teraz którędy? Tędy czy tędy? Tędy, co? Chyba tam coś się świeci, to nie. Może tutaj? Ej, coś tu... chyba tam się dostać. Ah. To wygląda na pułapkę, co? Jakieś takie drzwi postawione jakby. Pewnie się zapadnie. O, tu jest drabinka. Się świeci coś, czyli możemy wziąć. Okej. Tutaj jest jakieś przejście chyba.
Tu widzę krew. Wyłączyłem. To był jakiś zapadnie albo jeszcze coś gorszego. Podejrzewam, że te liny też nie są tak przypadkiem tutaj. Oho, kolejny z widy. You've never been here before, have you? Chłopie, ja się dziwię, że ty masz z widy, to są halucynki. Te grzybki. What's the matter, Garrett? Did I finally get the drop on you? Wiecie, zgubiłem się właśnie. Nie mam mapy. Nie, poważnie, zgubiłem się teraz. Tam coś się świeci, co? Tędy? How are you here? You died. Maybe this is where the dead wait when they've got nowhere else to go. And now you're here. Are you dead, Garrett? A, chciałabyś. Czekajcie, o, tutaj coś jest. Follow me to the truth. No, dobra, w końcu. Oh. I watched. Yeah. I wanted to be. We're so alike. But why did I even try? The world already has a Garrett. What do you want from me? I want you to steal a key to the truth. It's from before I left home. Before I became Aaron. But you have to find it yourself. Those are the rules. Tyle tu grzybów jest. Looking. I'll tell you when you're close. Super. You're close. A little further. Okay, dobra. It's almost as if Aaron wanted me to find something. I can't leave without checking. Dobra, czyli musimy przeszukać ten pokój. Coś tu będzie. Co powinniśmy znaleźć? I to będzie prawdopodobnie ten obrazek. Aha. What is this? And why did Aaron have it? Dziwna rzecz. Dobra. Opuszczamy naszą kryjówkę. Znaczy naszą. Kryjówkę Erin. Uwielbiam to. Przez pół godziny człowiek się wkrada. Próbuje wejść gdzieś. A ostatecznie tak naprawdę mógł to zrobić w kilka sekund. Pół godziny próbowałem tu wejść, a wystarczyło przejść przez to okienko. Dobra. Znaleźliśmy to, co mieliśmy znaleźć i teraz myślę, że dostaniemy kolejną wskazówkę. To the House of Blossoms. O, it's marked by red lights, so I find those lights, I find the brothel. Tam chcę się znaleźć.
czekaj, coś tu się błyszczy. Myślę, że warto to zagarnąć. Tu już nic. Famine's getting worse. I've six mouths to feed and one apple between us. Don't make the same mistake Ruger did. What did that fool do this time? Stole some bread. Black Tops had him strung up before it had time to come out the other end. Dobra. Chyba nie przejdę, co? Zobaczmy, co tutaj. Och, sporo strażników. Drugą stroną? Chyba drugą stroną byłoby łatwiej rzeczywiście. Dwadzieścia trzy, to jest tu. Tak, wejdziemy tam. O, nawet otwarte. Czyli zapraszamy, tak? Dobra, tu jest czysto. Czy ja mam skoczyć teraz, czy co? A, tu jest lina, okej. Okay. Mogę się spuścić na dół. Pod numerem 8. Dobra. Niżej się nie da. Ale, czekajcie, tu jest coś, na czym mogę stanąć? Tak, chyba. Nie, nie mogę. To jest daleki skok. Chyba w drugą stronę, co? Zobaczmy. Prędzej wyżej będę musiał wejść, niż skakać. Chyba też nie. O, o, tu jest dach. Ale nie wejdę, co? Też nie. Totalna lipa. Ale tu jest wejście. A ja tu przyszedłem, czyli mogę wejść niżej. Dobra. Tak jest, kurczę, podobne. No tak, że to jest inny budynek w ogóle. Znaczy inny budynek, co ja mówię. Ups. Gdzie tu się świeci? U góry? Aha. I tu jest zamknięte. Super. Co, teoretycznie bym sobie to skoczył, ale... Czekajcie, tam jest woda? Chyba tak. Dobra, zapiszmy grę, zobaczymy. Czy się zabije, czy się nie zabije. Sru. O! Faktycznie. To nie była woda. Niestety. O, nie lubię takich sytuacji, kiedy nie wiem, gdzie mam iść. Kiedy nie mogę nigdzie wyskoczyć. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Straciłem linę.
Come on, ladies. 10 minutes. That's all I'm after. You've been blacklisted from the House of Blossoms, Lord. Well, it's not Lord anymore, o, is it? Blacklisted? Guziczek. I don't... For how long? Till you get moneyed again, Edmund. A co z tym guziczkiem? So the rest of your life. I'm sure there's a cheap pinchcock in the alleys who'll put up with your behavior. You're enjoying this far too much, girl. Jak to otworzyć? Mam się tam dostać. A tu możemy otworzyć zamek, okej. Chyba nikogo tu nie ma, co? Sprawdźmy. Czysto? Dobra. To otwieramy. O, kurde. Coraz trudniejsze te zamki są. Przynajmniej nie mam ograniczonej ilości wytrychów. W poprzedniej części gry niestety musieliśmy kupować te wytrychy. Każdy błędne otwarcie niszczyło wytrych. Także no nie było to najlepsze rozwiązanie. Tam był jakiś przycisk, ja go wcisnąłem. Coś mi się pootwierało chyba, nie? Do tej wody nawet tam nie skaczę, bo tak wygląda, że... Tu jest przycisk. Co to w ogóle robi? Coś otwiera, czy jak? O! Idzie ktoś. Who's that moving about? Give it up! Wciśnij V, żeby unikać ataków. The entrance to the House of Blossoms must be nearby. Oh fuck! Widział mnie? Aha, R. Jezu, zmaściłem to całkowicie. Dobra. Nie wyszło to najlepiej. Mam się dostać tam, tam wcisnąłem przycisk, coś się zrobiło, nie wiem co się zrobiło. Chyba tu nikogo nie ma, nie? Dobra, to nie jest... To nie tędy droga. O! Nie, to na pewno nie tędy droga. Się zastanawiam tylko... Jak się tam dostać. Teoretycznie ten most powinienem opuścić. O, tu jest. Super. Taka prosta czynność sprawia tyle problemów. Dostaliśmy się do tego domu publicznego w końcu.
Będzie kolorowo i fajnie, na to wygląda. First time, sir. Where is Madame Zhao Zhao? I came for the House of Blossoms. If you thugs mean to waylay, dobra. Madame Zhao Zhao awaits you. Skończył nam się czas. W następnym odcinku będziemy kontynuować naszą zabawę. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się.